Witam Was serdecznie. Dzisiejsza nocka była bardzo, bardzo taka owocna w opowieści. Słuchajcie, opowieści Bartnika, które prezentowałem podczas pandemii, którą przeczytałem. Właśnie te pamiętniki cały czas wywołują gdzieś tam duże, duże emocje. No i dzisiaj właśnie rozmowa, nie tyle przy ognisku, ale no w terenie, słuchajcie, zaskutkowała tym, że okazuje się, że jest kilka osób, które znają te opowieści w formie praktycznie identycznej, jak ja mam spisane. I teraz człowiek, z którym dzisiaj się spotkałem, no zaraz będzie nazwiska, dowody, zdomuń sobie jeden i drugi, tak odpowiem. Opowiadał mi po prostu historię Jareckiego, Bartnika, powiązaną z historią Jareckiego. I to jest osoba, słuchajcie, która jest z drugiego końca Polski i to nie jest osoba, która mieszka gdzieś tam na terenie Rize. Człowiek bardzo powściągliwy, 30 parę lat w wojsku. Słuchajcie, opowiadał mi też historię związaną z podziemiami, które znajdują się w jego okolicy. Konkretnie chodzi o Rzeszowszczyznę. O to, co znajduje się pod samym Rzeszowem, w okolicach Rzeszowa. No, temat jest niesamowity, jednak najbardziej, co mnie interesuje, to właśnie opowieści Bartnika. Nazwisko Wondek Knop też się tam przewija. Przewijają się eksperymenty, przewijają się opowieści o kryształowych trumnach. I coraz, słuchajcie, paradoksalnie jest coraz więcej tych opowieści pochodzących nawet od samego szalonego Maska. On teraz powiedział właśnie, że stworzył taką jakby komorę przenośną, komorę kriogeniczną, w której można odmładzać swoje ciało. Mało tego, szaleństwo chińskie w skupie rtęci i złota. No to już jest w ogóle jakiś ewenement. No wiadomo, świat szykuje się do wojny, no surowce są potrzebne. No ale w każdym bądź razie z jednej strony świat chyli się ku upadkowi poprzez właśnie jakąś tam wojnę. Jesteśmy teraz straszeni totalną wojną atomową bądź konwencjonalną. A z drugiej strony informacje, które do nas spływają, mówiące o tym, że przedłużenie dzisiaj fizycznie życia już jest po prostu osiągalne. Jedynym problemem, jakim jest to przełożenie naszej jaźni z jednego ciała do drugiego, no ale znając postęp technologiczny i znając to, w jaki sposób dzisiaj właśnie pracują takie osoby w laboratoriach, być może, że to już jest faktem. Być może, że to już się stało i że to już się dzieje. Że żyjemy w czasach, gdzie można życie przedłużać w nieskończoność. Tylko z jednej strony rodzi się pytanie, po co? Skoro świat jest przeludniony, jest nas za dużo. Depopulacja teraz już jest pisana przez duże D. I właśnie opowieści Bartnika, opowieści o substancjach znajdujących się w tych pojemnikach, opowieści o mutacjach genetycznych, o kriogenice i pojęcia, które ja tam wam czytałem, dla mnie są praktycznie w ogóle niezrozumiałe. Przekazywałem wam tą wiedzę, przeczytałem wam w takiej formie, jakiej ja to posiadam. Teraz informacje, które po prostu odsłuchuję. Rozmawiamy, odsłuchuję te informacje. No i też było takie no niemiłe zajście. No po prostu ktoś miał do mnie gigantyczną pretensję, że w momencie, kiedy zaczęli się przysłuchiwać naszej rozmowie, odeszliśmy od ogniska i przenieśliśmy się w inne miejsce. Już powiedziałem kilkakrotnie, jeżeli chciałbym organizować spotkania na dużą skalę, to bym je organizował. Po prostu dawałbym informacje o tym, że w tym i w tym miejscu odbędzie się takie a takie spotkanie i wtedy nas by było 300-400 osób na takim spotkaniu, ale niestety od tego odstąpiłem. Jeżeli już się spotykamy, to naprawdę w małym gronie kilka osób i wiedza, którą, no nie wiem, czy to nawet wiedza jest, to jest jakiś zbiór legend, baśni, jakichś takich chorych, nie wiem, opowieści, które dzisiaj się sprawdzają. Dzisiaj mają swoje odzwierciedlenie w tym, co się dzieje. No nie jest to wizja prorocza, są to jakieś tam opowieści ludzi, którzy widzieli i doświadczyli pewnych rzeczy. I teraz, jak się do tego ustosunkować? Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu dalej brnę w temat, dalej w to idę. Słuchajcie, myślałem, że już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, ale no niestety, spotkanie teraz, no można powiedzieć po latach, bo żeśmy się spotkali pierwszy raz w Rzeszowie, jak byłem kilka lat temu. Nakręciłem film, no i ten człowiek kilka lat czekał. Mówi, Darek, mówi, nie ukrywam, czekałem na to spotkanie kilka lat, żeby ci zaproponować.
Mówi, no w tamtych czasach, kiedy byłeś bardzo sławnym panem Darkiem z internetu, no nawet się nie próbowałem z tobą kontaktować, no ale teraz widać, że oboje dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie na te tematy rozmawiać. I teraz Józef Bartnik. Też nie można traktować tego jako opowieści prorocze. Jest to po prostu zapis opowieści jakiegoś szaleńca. Teraz się okazuje, że większość zeznań ludzi, którzy zeznawali w Norymberdze, są tak traktowane podczas procesów norymberskich. Wiele zeznań więźniów, którzy przeżyli Oświęcim, które są spisane w zeszytach oświęcińskich, też są tak traktowane. Zachód, zaraz Ameryka i kraje właśnie tam, czym dalej na zachód, tym bardziej z większą fantastyką odbierały opowieści polskich więźniów opowiadających o obozach koncentracyjnych. O tym, co działo się w Oświęcimiu, o tym, co działo się w getcie warszawskim, o tym, co Niemcy wyrabiali na terenie Polski. Nie wierzyli po prostu w to. I do dzisiaj jest masa ludzi, którzy nie wierzą w to, co działo się w Oświęcimiu, nie wierzą w niemieckie eksperymenty. Masa ludzi na Zachodzie po prostu traktuje to jako, no nie powiem, że sensację, to znaczy sensację, no jako ciekawostkę, ale nie biorą tego pod uwagę. Amerykanie, bo tutaj też trzeba wyjaśnić taki, no nawet nie wyjaśnić, tylko tak zarysować taki niuansik, że Amerykanie bardziej byli zainteresowani swoją wojną. Tą, którą prowadzili na Pacyfiku, tą, którą prowadzili w okolicach, na terenie Japonii, Okinawy. To, co robili w Azji, to była dla nich ważniejsza wojna. Pearl Harbor i później to, co się wydarzyło w Japonii, czyli zrzucenie bomby atomowej. To była ich wojna i to ich interesowało. A to, co działo się tutaj w Europie, no trochę szum podnosiła Polonia, trochę tam Żydzi, którzy uciekli do Ameryki. No i ten boom w Ameryce, słuchajcie, bardzo, bardzo szybko został przytłumione. Zresztą Amerykanie mają swoje cały czas afery, cały czas mają swoje eksperymenty. Ktoś ostatnio powiedział, że całe społeczeństwo amerykańskie to jest jeden wielki eksperyment. Jednak to, co oni mają na Alasce, to, co mają w strefie 51, to, co mają w podziemiach północnej Karoliny i Nevady, to, co znajduje się w podziemiach, słuchajcie, Nowego Jorku. No ostatnio też referował znajomy, który mieszkał 20 lat mieszkał właśnie w Stanach Zjednoczonych, opowiadał o mieście pod miastem. Stare chodniki metra, stare kanały burzowe, zamieszkane, nazywają to przez trzecią rasę. To są ludzie, którzy urodzili się właśnie w tamtych miejscach i wychowali, to już jest drugie pokolenie, które tak żyje, nie wychodząc praktycznie na zewnątrz. To chyba była ucieczka z Nowego Jorku, gdzie tacy kanalarze wyłazili. No i słuchajcie, dzisiaj to jest fakt. Podziemia Paryża. Dokładnie to samo się dzieje. Pamiętam swojego czasu, jak udało mi się kiedyś pojechać do Berlina i być na dworcu Zoo. Moje pokolenie raczej kojarzy, młodzi już nie będą wiedzieli, o co chodzi. Polecam taką książkę pod tytułem Dzieci z dworca Zoo. I takie miejsca dzisiaj to jest fakt. Nie wiem, czy w Polsce takie nie istnieją skłody pod ziemią, ale chyba raczej na taką skalę, jak właśnie na zachodzie Europy i w Ameryce, raczej coś takiego się nie zdarza. I teraz znowuż eksperymenty, w których brał udział Bartnik, przeniesione na teren Chin. Podziemne miasta, eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty. Ludzie hodowani pod ziemią. Eksperyment ponoć nie wypalił. Bardzo dużo tych miejsc zostało zniszczonych, zostało zalanych wodą, wysadzone w powietrze zostały chodniki i projekty zostały pogrzebane. Ale ponoć to Rosjanie też mieli w okolicy Archangelska i Semipałatyńska. Prawdopodobnie gdzieś dzisiaj tam, gdzie się toczą wojny, szczególnie teren Azowstalu, podziemia Azowstalu, miały być takimi miejscami. Jest to jedna z teorii właśnie takich spiskowych. Jednak sami musicie sobie wyciągać z tego wnioski. Też spotkałem wczoraj człowieka, który bardzo żywo przeżywa właśnie swój pobyt w Rize. Każde miejsce, on z takim namaszczeniem wręcz do tego podchodzi. To jest dobre. To jest dobre, tylko ja zacząłem mu tłumaczyć, że musi zdobyć sam wiedzę, że musi te miejsca, po których stąpa, to nie jest żadne miejsce pielgrzymkowania, nie jest to żadne miejsce, gdzie naprawdę można jakiejś odnowy duchowej doznać.
W momencie, kiedy mnie ten człowiek spotkał, słuchajcie, no ja rozumiem darzenie mnie sympatią, ale taki zachwyt to jest wręcz takie krępujące dla mnie. No ale fajne, pozdrawiam pana bardzo gorąco. I w momencie, kiedy teraz spotykamy się na szlaku, słuchajcie, no wiadomo, ja cały czas powtarzam, no nie wstydźcie się, podejdźcie, jest tylko zwykłym człowiekiem. Nie jestem żadnym tam jakimś, nie wiem, celebrytą z górnej puły. Zawsze można podejść, zawsze można zagadać. Wczoraj właśnie na Wielkiej Sowie mieliśmy taką też sytuację, że siedziało małżeństwo właśnie z dzieckiem i no i podejdź, to jest pan Darek. No, no słuchajcie, jest to fajne, no jest to naprawdę super. Jest to takie, no dla mnie budujące, że po tylu latach właśnie pitolenia moich tych pierdolekcji jeszcze chcecie tego słuchać, jeszcze chcecie właśnie zrobić sobie selfie z panem Darkiem. Ale wracając do tematu właśnie Bartnika i tego, co prawdopodobnie działo się w podziemiach Rize. Jest to bardzo długi fragment. To nie jest tylko, że to jest Głuszyca, że to jest Walim, że to jest Rzeczka. Kompleks Rize, ten projekt Rize, czyli Olbrzym, obejmował swoim zasięgiem wszystkie praktycznie projekty związane właśnie i z Kudową, i nawet pojadę dalej z Rabką. To, co wszystko się działo, wszystkie eksperymenty, które się działy w tych obiektach, są właśnie tym połączone. Mało tego, dzisiaj i jutro dużo czasu spędzę w Mokrzeszowie. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że budynek byłego internatu, hotel, który tam był, w czasie II wojny światowej pełnił funkcję rozrodczą, rozpłodową. Mieścił się tam Lebensborn i kiedyś na ten temat wspomniałem, kiedy nakręciłem tam krótki taki filmik i teraz po latach tam wracam. Dlaczego? Właśnie spotkanie dzisiejsze mnie do tego nakłoniło. Nie wiem, czy nagram film i wrzucę, nie pokażę prawdopodobnie wejść, z tego powodu, żeby fala urbexów tam po prostu się nie włamała. I teraz, a i właśnie, ktoś dzisiaj też mi zarzucił, że Darek, dlaczego ty ignorujesz tych ludzi, przecież oni by z tobą chcieli filmy nakręcić. Dobrze, jeżeli tworzą swoją legendę, niech tworzą ją sami. Niech oni budują to od początku, niech znajdują te miejsca, niech docierają do świadków, a jest ich coraz mniej. To nie są świadkowie tacy, których można postawić przed jakąś komisją do badania zbrodni nazistowskich i będą z pełnym aplauzem wysłuchani, tylko są to ludzie, którzy opowiadają szalone opowieści. Wystarczy właśnie pojechać do Sobótki, wystarczy pojechać do Wir, taka miejscowość Wiry, i tam porozmawiać na temat kamieniołomów i tego, co działo się u podnóży Sobótki. I między innymi będzie opowieść o Mokrzeszowie. Także Imbramowicja, jeżeli ktoś już tam w tamtych terenach się kręci, też bardzo polecam właśnie podziemia Imbramowic. I teraz Kudowa Zdrój, Kowary, Głuszyca, Karpacz, Szklarska Poręba. Słuchajcie, wszystkie te miejscowości w czasie II wojny światowej były ściśle związane, nie powiem, że z jedną osobą, ale z kilkoma osobami, które były związane z nazistowskimi projektami. Werner von Braun, gdzie mieszkał jego ojciec, no Lewin Kłodzki, no nie jest to żadna tajemnica. To, co tatuś Wernera wyrabiał w tamtej okolicy, no dzisiaj uchodzi już za taką, można powiedzieć, ostrą fantastykę. Jednak wiele osób tak samo atakuje mi za to, że powiedziałem właśnie o Wernerze von Braunie, że powiedziałem o jego ojcu, o tym, że powiedziałem o Lewinie Kłodzkim. Osoby te uważają, myślą w zasadzie i są przekonane, że Werner von Braun urodził się od razu w nazistowskim mundurze i od razu projektował i eksperymentował z rakietami. Pamiętam swojego czasu, jak prowadziłem kiedyś taką prelekcję właśnie w Rzeczce. Zacząłem mówić na temat Lewina Kłodzkiego. Na drugi dzień człowiek, który był na tym spotkaniu, zaatakował mnie bardzo, donosząc na policję, donosząc do wszystkich możliwych urzędów. Potem się okazało dlaczego. Bo teren, który ta osoba zdobyła w sposób bardzo nielegalny, został właścicielem kopalni, która należała do rodziny von Braunów, szukał złota. No i potem te jego plany zostały troszeczkę pokrzyżowane, a teraz się okazuje, że w tym miejscu powstała jakaś prywatna inwestycja i stoi tam wiertnica. Przypadek?
Tak samo wiertnica w Głuszycy, która pracuje, no już legendy, które obrosły wokół tego odwiertu, to praktycznie wszyscy możecie sobie obejrzeć, posłuchać. No jak zwykle, jako pierwszy nakręciłem o tym film. Dlaczego o tym wspominam? No przetarłem znowu szlaki. Osoby, które kręcą teraz firmy o wiertnicy, czekały spokojnie na reakcję, jaka będzie w momencie, kiedy film ukaże się w internecie. Czy rzuci się na mnie prokuratura, czy rzucą się na mnie jakieś tam urzędy, czy będą sprawy sądowe. Odczekali odpowiedni moment, zobaczyli, że można spokojnie kręcić filmik i teraz no jest szał. I bardzo dobrze. Musicie o tym wiedzieć, musicie, to znaczy musicie. No niektórzy mówią, Darek, no co, jakie to ma znaczenie, nie? No jeżeli ktoś nie zna właśnie terenów Głuszycy, jeżeli ktoś nie zna historii tych terenów, jeżeli ktoś nie siedzi w tym bajdurzeniu, nie poczuje tego. Nie będzie po prostu wiedział, o co chodzi. I teraz wiele osób kręcących filmy, które kręciły filmy, które pisały książki na temat kompleksu Rize, teraz jak zobaczyli, co się dzieje, zobaczyli, że to jest teren inwestycyjny, zobaczyli, co dzieje się u podnóża Gomulca, zobaczyli, jak tam wyrasta osiedle turystyczne, niedługo ja bym się nie zdziwił, jak tam powstanie jakieś wesołe miasteczko. Teren jest idealny, no Majówka, słuchajcie, teraz budowane są tam parkingi, baza hotelowa rozbudowywana i na Majówkę jest szykowany naprawdę niezły piknik, jak ja to nazywam. I teraz Majówka. Właśnie, bo został poruszony temat, no nie jest żadną tajemnicą, że całą Majówkę właśnie będę w tamtej okolicy. Nie podaję miejsc, jednak. Jeżeli ktoś będzie miał farta, to się spotkamy. Ja będę w wiadomych miejscach, na pewno będę na Soboniu, na pewno będę na Osowce, na pewno będę na Włodarzu, będziemy na Jaworniku, na Gontowej, cały czas się przemieszczając, no i też nie ukrywam, będziemy nocowali w terenie. Na pewno przenocujemy na kasynie, na pewno przenocujemy w laboratorium. Jest mocna ekipa, której właśnie obiecywałem, taką, no nie powiem, że atrakcję już od kilku lat. Także w każdym bądź razie gdzieś na pewno tam się spotkamy. Nie będę się ukrywał jak szaleniec. Wracając jeszcze do Bartnika. Wiele osób uważa, że jest to sakramencka prawda, że coś takiego wydarzyło się w Czechach, że coś takiego działo się na Słowacji, że coś takiego działo się w Szwajcarii i w Austrii. Słuchajcie, po tym, co dzisiaj właśnie wysłuchałem, nie mam 100% gwarancji, że takich miejsc jak Rize nie było dziesiątki stworzonych przez Niemców. Tylko że ta wiedza ich sięga dużo głębiej. Ja tu tylko powiem o słowach Wernera von Brauna, które zawsze powtarzam. Ja nic nie wymyśliłem, tylko nieudolnie kopiowałem. I teraz, jak się do tego wszystkiego odnosić? Zwróćcie uwagę, postęp technologiczny niemiecki od 1934 roku, od momentu, jak Guderian tworzy pierwsze zalążki broni pancernej, od prymitywnych czołgów do tego, co było w 1945 roku. Tygrysy, pandery, leopardy. Dzisiaj leopardy są na głównym w zasadzie czołgiem na polach bitewnych Ukrainy. I teraz właśnie kilka lat i jaki postęp. Czy oni wymyślali, czy oni kopiowali? Dzisiaj okazuje się, że Abrams M1 A1 jest wycofywany z pól, z pierwszej linii na Ukrainie z tego powodu, że są bezbronne wobec dronów. Czyli znowuż cofamy się do, ja tutaj cały czas bazuję na legendach i opowieściach szaleńców, którzy mi opowiadali, że latające małe pudełka będą niszczyły olbrzymie, potężne czołgi. I dzisiaj się okazuje, że Abrams M1 A1 jest bezsilny wobec dronów. Każdy czołg w zasadzie jest bezsilny wobec drona. No fajnie się gada, słuchajcie, no ale już się atmosfera troszeczkę zagęszcza, także życzę Wam miłego weekendu. No, mam nadzieję, że gdzieś z wytrwałymi w kompleksie Rize od środy na pewno się spotkamy. Ja tu jestem cały tydzień. Także jeżeli będzie komuś dane, jeżeli mi będzie dane, na pewno się spotkamy i do zobaczenia na szlaku.